Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o Charlie D'Amelio i tak, i tych wszystkich plotkach o tym, że zdradziła Landona, że nie są już razem, z jakimś w ogóle też tajemniczym chłopakiem była przyłapana przez paparazzi. Także no dużo się działo, także postanowiłam w sumie nagrać o tym filmie i trochę tutaj powyjaśniać pewne sprawy. Charlie skomentowała tą sytuację, taki mały spoiler, ale jak, no to dowiecie się właśnie w tym filmie. No i kim jest ten tajemniczy chłopak, z którym była właśnie przyłapana Charlie, no to też o tym tutaj będzie. Natomiast zanim przejdziemy do tematu, chciałam Was zaprosić na moje konto na Instagramie. Dominika Podłoga Kuzio, tam będziecie na bieżąco, możecie tam wysyłać pomysły na różne filmy. Chętnie czytam Wasze propozycje i się nimi inspiruję, także zachęcam. No i co, my przechodzimy do filmu. Może zacznijmy od związku właśnie Charlie z Landonem Barkerem, który zaczął się jakoś w czerwcu tego roku. Nawet, słuchajcie, 30 czerwca wstawiłam o tej dwójce film, także swoją drogą mogę Wam zostawić tutaj w opisie linka do niego, jakbyście byli ciekawi, jak to się u nich wszystko zaczęło. No potem to eskalowało do ogromnych rozmiarów ze względu na to, jakie potem story stawiała Charlie i jak wyglądała reakcja Chase'a Hudsona, czyli jej byłego chłopaka. Ale tak, właśnie w tamtym filmiku z 30 czerwca była mowa też właśnie o wspólnych ich tatuażach, mimo że byli dosłownie, nie wiem, od kilku dni razem, to już jakieś wspólne tatuaże robili, więc to też był jakiś w ogóle hit. No, ale tak to wyglądało. No i właśnie Chase Hudson, no, tak się wkurzył na swojego byłego przyjaciela, bo normalnie mamy dowód na to, na story jakimś. Landon nazwał go swoim bratem, Chase'a. Chase w dodatku był na ślubie taty Landona, a potem nagle Landon próbował powiedzieć, że wcale nie byli tak blisko i nigdy się nie przyjaźnili, że byli tylko kolegami. Więc no, wyglądało to na totalne kłamstwo, biorąc pod uwagę właśnie tamte story. No, więc no, nie dziwimy się, że tutaj Chase był zły, ale aż tak zły, no to według mnie już też przesada, w ogóle napisał tą piosenkę, wszystkie rzeczy, których w tobie nienawidzę, i jest to piosenka o Charlie, więc no tutaj mocno podleciał Chase, no ale widocznie taką czuł potrzebę jako artysta. A Landon wstawił story typu: jeśli nie możesz jej dobrze traktować, to ja będę ją dobrze traktował za ciebie. No więc tutaj też taki po prostu, wiecie, psztyczek w stronę Chase'a. Nawet do tego doszło, że mama D'Amelio tutaj się wtrąciła w tą sprawę i wstawiła story o właśnie Chase'ie, żeby nie robił z siebie ofiary i tego typu rzeczy pisała. Także no, to już o czymś świadczyło. No i wszystko w związku z Landonem i Charlie było ok, nie było jakichś większych dram, wstawiali wspólne TikToki, wspólne zdjęcia, wspólne właśnie story jakieś. Ale no cóż się ostatnio wydarzyło? Otóż, tak jak wspomniałam na początku, paparazzi przyłapało Charlie z innym. Pokażę Wam tutaj pierwsze zdjęcie, na którym, no, które jest dość wymowne, prawda? Widzimy, że siedzi co prawda obok tego chłopaka, ale on ją jakoś tam obejmuje, trzyma za brzuch w ogóle, drugą ręką za przedramię. Jakby nie wygląda to jak uścisk koleżeński, a raczej jak coś więcej, moim zdaniem. Dajcie znać, jak Wy akurat to zdjęcie odbieracie. No ale Charlie, będąc w związku i pozując z jakimś facetem w ten sposób, no nie wiem, czy ja bym się czuła komfortowo w takiej roli. A może właśnie nie była już w związku, może zerwali. Albo, co gorsza, właśnie stąd wyszły te plotki, zdradza Landona? Ale przejdźmy do kolejnych ujęć paparazzi, także mamy tutaj kolejne zdjęcie, gdzie widzimy, jak są w tłumie zdjęcia, tak w zasadzie. No i już trzecie, ostatnie, gdzie widzimy, jak ten chłopak patrzy w telefon Charlie. No i jeśli chodzi o reakcję Landona, no słuchajcie, Landon miał przypięte z 3 filmy, na których była Charlie, i odpiął te filmy i nie są one już przypięte na jego profilu, więc ludzie mieli taką, wiecie, zapaloną czerwoną lampkę od razu, że oho, może już nie są razem, skoro to zrobił, albo jest, nie wiem, na nią zły, czy obrażony, czy cokolwiek, że coś jest nie tak po prostu. No i komentarze przeczytam Wam, niektóre z nich. Wybaczcie, lubię Charlie, ale to ona jest tutaj w błędzie, że ona robi źle.
kolejny. Możecie mnie nazwać wrażliwą, ale ja osobiście nie pozwoliłabym, żeby chłopak mnie w ten sposób trzymał, nawet gdyby był kolegą. Potem kolejny, Shandong 2022. Shandong, no to chodzi o połączenie imienia, prawda? Charlie i Landon, Shandong. I że no krótko to trwało, bo dosłownie od aktualnego roku do aktualnego roku. Kilka miesięcy. Kolejny, że wy jesteście po stronie Charlie i obrażacie Landona. Ta dziewczyna przeskoczyła od Chase'a do Landona, do tego 16-latka właśnie, bo podobno ten chłopak ma 16 lat. Żadnej przerwy pomiędzy. Dajcie jej tą samą energię, jaką daliście Nessie i Jaydenowi. No i znowu tutaj nawiązanie już po prostu, kiedy mamy kolejną taką sprawę i znowu nawiązane do Nessie i Jaydena już nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. No i ostatni komentarz, och, to było szybkie. No zdecydowanie, tu muszę się zgodzić, że jakoś szybko to przeszło, ale czy na pewno oni są razem? Właśnie. Coś tutaj jest nie tak. No i Charlie w tym momencie zabiera głos i próbuje się bronić, pisząc w komentarzu: po prostu stoję obok kogoś, uspokójcie się. Czy jedynie stoję obok kogoś? No właśnie, bardziej wymowne jest to zdjęcie, gdzie siedzi obok tego chłopaka i jak to wszystko wygląda, prawda? Jak siedzą tacy jacyś przytuleni. A kim jest ten chłopak? Jest to, słuchajcie, Alex Novian. Sama niestety nie wiem, kto to jest i w internecie nie ma zbyt dużo o nim, ale tak jak wspomniałam, rzekomo ma te 16 lat. I gdyby tego było mało, mamy tutaj świadka tych wszystkich zdarzeń, ponieważ kelnerka, która pracowała właśnie na tym evencie, na którym pojawiła się Charlie z Alexem, postanowiła również skomentować tą sprawę i napisała w komentarzu, że Charlie i Alex byli normalnie na sobie, jakby jeden na drugim na tym evencie. I ktoś napisał: serio? A ona: tak, razem wyszli. I rzekomo to są jakieś tam potwierdzone informacje, no rzekomo mówię, bo ze względów prywatnych i nazwa tej kelnerki została zamazana, ale no niby to jest potwierdzone info. No i Landon, słuchajcie, tu mamy rozstrzygnięcie tej sytuacji, w końcu dowiadujemy się, jak to jest, czy oni są razem, czy nie, czy Charlie go zdradzała, czy on wie, kim jest ten chłopak. Landon w sumie bez słów odniósł się do tego, może nie do tego stricte, ale dał nam odpowiedź na to, czy są razem, ponieważ wstawił story w bluzie, którą Charlie robiła we współpracy z marką Social Tourist. Więc no widzimy, że ma on tą zieloną bluzę, Charlie również ma taką samą. Także wyglądałoby na to, że jednak dalej są razem i że nic takiego się nie stało. No dość ciekawa sprawa, przyznacie, ale no widocznie nie było zdrady, widocznie nie zerwali. Dalej są razem, no to wygląda, wszystko na to wskazuje. Jak Landon zareagował prywatnie na te zdjęcia, to jestem ciekawa, ale no pewnie się niestety nie dowiemy. Ale gdyby jednak było inaczej, to oczywiście będę Was update'ować w tej sprawie. Chyba żeby się dowiecie pierwsi, to też możecie dać mi znać i na pewno się przyjrzę dalszym aspektom tej sytuacji. No i słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o tą sytuację. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że się czegoś dowiedzieliście, że Wam rozjaśniłam tutaj tą sprawę. Jeśli tak, to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, daje mi to wiele motywacji. Czasu ostatnio jest niewiele w moim grafiku, ale staram się jednak wstawiać cały czas te filmy. Mówię tak w ogóle już chyba od 2 miesięcy, ale po prostu ten rok jest tak intensywny, że ciężko jest z wyrabianiem z filmami i wszystkimi uczelnianymi sprawami i pracą i jeszcze życiem, prawda? Więc takim prywatnym, więc jest tego dużo. Ale tak, żeby być na bieżąco, możecie zasubskrybować ten kanał. Zaraz się biorę za nagrywanie kolejnego filmu, także nie powinno być jakiejś dużej przerwy przed kolejnym. A póki jest przed świętami, właśnie, to chciałam Wam życzyć wesołych świąt, szczęśliwego, a jeszcze szczęśliwego nowego roku Wam życzę później, bo pewnie zdążę właśnie ten drugi film jeszcze domontować, ale tak mam nadzieję, że jesteście zdrowi, bo teraz wiem, że jest taki sezon na choroby i ciepło się trzymacie i że jesteście urodziny i że jesteście szczęśliwi. I tak, wszystkiego dobrego dla Was, ciepłych świąt.
i do zobaczenia, słuchajcie. Do następnego filmiku, mam nadzieję, że za niedługo się zobaczymy. Pa, pa! Miłego!